Dzień dobry. Znów wybrałam się na wycieczkę rowerową, żeby zebrać włoskich orzechów. Właśnie pod koniec czerwca i do pierwszego tygodnia lipca trzeba zebrać te orzechy właśnie wtedy, kiedy są jeszcze zielone. Dlatego, że tylko wtedy można je łatwo pokroić, bo do przyrządzenia tej nalewki z orzecha włoskiego trzeba je pokroić. Dlatego wybrałam się tutaj, zbiorę te orzechy, i potem udam się do kuchni, żeby pokazać Wam, jak przyrządzić tą nalewkę. Ale jeszcze zanim udamy się do kuchni, pokażę Wam, jak wygląda drzewo z orzechów włoskich. Po przyjściu do domu opłukałam orzechy w ciepłej wodzie i kroję je w tej chwili. Oczywiście używam do tego rękawiczek. I jeszcze na deseczkę położyłam jeszcze jedną plastikową deseczkę, bo widzicie, wychodzi z tych orzechów soczek, który bardzo intensywnie potrafi zabarwić tkaniny i skórę. Bardzo trudno potem takie ciemne, brązowe plamy wybawić czymkolwiek, a z ubrań to już w ogóle jest nie do sprania, nawet w pralni chemicznej. Te orzechy powinny być na tyle świeże, na tyle niedojrzałe, żeby można je było właśnie rozkroić. I też uważajcie na ubrania, dlatego że przy krojeniu też troszeczkę tego soku pryska, więc warto by było założyć jakieś stare ciuchy. Jest to nalewka lecznicza, a nie nalewka smakowa czy do picia. Dlatego nie dodajemy tu żadnego cukru, żadnego miodu, żadnych innych rzeczy. Sama w sobie, sam wyciąg spirytusowy z tej nalewki będzie nalewką leczniczą. Żeby ją przygotować, trzeba przygotować 50% alkohol. Dlatego mam tutaj 200 ml wody. Doleję w tej chwili drugie 200, żeby było 400. Ja mam nadzieję, że to jest właśnie ta ilość, którą potrzebuję do zalania tych orzechów. Nie, to będzie jeszcze za mało. Jeszcze w takim razie muszę dolać po 100 ml wody i spirytusu. Orzechy moczyły się już 8 dni w 50% alkoholu. Ta nalewka już jest gotowa i ma swoje właściwości lecznicze już po 3 dniach. Ja będę ją trzymać 2 tygodnie. Na pewno w innych filmikach inni naturoterapeuci pokażą Wam, że powiedzą, że trzymają tą nalewkę nawet kilka miesięcy. Wszystko zależy od tego, jaki efekt chcecie osiągnąć. Jeżeli to jest nalewka, która służy jako trunek alkoholowy i ma różne zioła w sobie i cukier, to wtedy stoi dłużej. Natomiast ja, tak jak Wam powiedziałam, robię tą nalewkę w celach leczniczych. Ta nalewka, jak naukowcy potwierdzili, działa przeciwko bakteriom gronkowca i paciorkowcowi, więc naprawdę ma bardzo dobre, silne działanie. Z tej ilości jest bardzo dużo lekarstwa. Ja na pewno się podzielę z rodziną i ze znajomymi, z przyjaciółmi tą nalewką, dlatego że wystarczy jedna łyżeczka jako lekarstwo do wypicia, a przecież rzadko kiedy jesteśmy zatruci pokarmowo tak, żebyśmy musieli brać właśnie lekarstwa. Pokażę Wam, jaki wspaniały kolor ma ta nalewka. Ja jeszcze dopiero za parę dni ją będę zlewać, ale ten piękny zielony kolor jest niesamowity. Ja jestem ciekawa, czy Wy już mieliście kontakt z tą nalewką orzechową, czy leczyliście zatrucia pokarmowe? Napiszcie mi proszę na ten temat. Jestem też ciekawa Waszych doświadczeń, jeżeli chodzi o odrobaczanie. Jest w tej chwili wielka moda w internecie na przeprowadzenie kuracji odrobaczania. Niektórzy naturoterapeuci alarmują, że większość społeczeństwa ma w sobie różne pasożyty i właśnie używają tej nalewki wraz z innymi ziołami do odrobaczenia organizmu. Nie stosowałam takiej terapii. Jestem ciekawa, podzielcie się ze mną, czy próbowaliście już takiej terapii i czy faktycznie czuliście się po takiej terapii lepiej. Do usłyszenia!